W Nowej Hucie kiedyś, ale nie tak dawno temu, każdego 13 na okoliczność pamiętnej daty niechlubnego wprowadzenia stanu wojennego odbywały się wielkie demonstracje uliczne. Spod kombinatu Umysły do centrum Nowej Huty, gdzie spotykały się z oddziałami ZOMO. Walki trwały nieraz całą noc, a jeszcze na drugi dzień. W Hucie unosiły się dymy i specyficzny smród gazu. Tam, pod tym blokiem, widać fragment pomnika upamiętniającego tragiczne zdarzenie śmierci Bogdana Włosika, młodego chłopaka z Huty, który został zastrzelony przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Człowiek odbył karę i wyszedł, a młody człowiek Bogdan Włosik, który mógłby żyć, nie żył. Nawet nie pomogło to, że przyjeżdżał Jaruzelski osobiście przepraszać rodziców. Nie ma syna. Szkoda. To było to. Tak.